Witajcie, jest 9 października 2019. Tam jest miejscowość Wysokie, tam jest prom na Pomorsku, to jest województwo lubuskie. A to, co tu widać, to jest rzeka nazywana Zimnym Potokiem. Ponieważ nie jest objęta w żaden sposób, w żadnym przewodniku jako szlak czy kajakowy, czy jakikolwiek inny, postanowiłem go sobie zeksplorować, bo przejeżdżając po mostach widziałem, że jest dość atrakcyjny. Z ciekawostek, no niestety nie widać, ale tam bobry zbudowały prawie ponad półmetrową tamę tuż za mostem, prawda, kolejowym. Musiałem zmienić miejsce wodowania z tego powodu. W każdym razie ja udaję się w tamtą stronę dzisiaj. Żegluga typowo szuwarowo-bagienna, odcinek eksploracyjny, będzie się działo. No, tu ktoś stracił życie najwyraźniej. A słuchajcie, przede mną osiągnięcie, że tak powiem, absolutnego minimum. Jest to pierwszy w ogóle most, wprawdzie na takiej drodze polnej. Jak widzicie, przepychanie się przez krzaki jest naprawdę tutaj normą. Także osiągnąłem w ciągu godziny około kilometra. A zobaczymy, co będzie dalej, bo jak widzicie, rzeka pełna atrakcji. Słuchajcie, cały czas się widzi ślady po bobrach. Cały czas gdzieś tu widać, że o, nawet teraz jest jak zwierzęta, ślady po tym, jak schodzą do wodopoju. No, tempo nie poraża, ale powiem wam, że przygoda naprawdę pod kątem widoków niezła. No, zobaczcie, wody mam około pół metra w rzece, także da się płynąć. Jeśli ktoś ma wątpliwość, co nazywam szlakiem eksploracyjnym, no to możecie się właśnie przyjrzeć. Cały czas są zarośla, chociaż tutaj jeszcze względne. Lewy brzeg pokrył mi się lasem. No nie powiem, przyjemnie. Jak możecie popatrzeć, to cały czas widać o tutaj ścieżkę zejścia i tak dalej. Ja musiałem się przenieść przez jedną tamę bobrów. No a jak teraz widzicie, przybywa konarów, gałęzi, drzew, przez które się też muszę przeciskać. Na stosunkowo płytkiej wodzie, chociaż póki co jest jej około 30 cm, więc rzeka, no można powiedzieć, że spławna dla Kanadyjki. Co nie znaczy, że pokonuje się ją bez wysiłku. No, to do zobaczenia kawałek dalej. Nie ma tu nic szczególnego, jakiegoś obiektu, ale postanowiłem wam pokazać, bo zobaczcie, jest normalnie magicznie. No, woda mi się pogłębiła. Cały czas czekam na to coś, co ją spiętrza. Zobaczymy. O kurczę, ale tutaj jest wodopój. Przychodzi zwierzaków, że ho, ho, ho. Zobaczcie, jak wydeptane. No, powiem wam, niezłe miejsce. Muszę sobie je zapamiętać. Może jakieś wyprawy na zwierzaki. Tak, fotografię zwierzęcą, jak znalazł. No, ale zobaczcie, taka niepozorna na mapie rzeczka, trudna ze względu na zarośla, a jakie potrafi mieć tutaj klimatyczne miejsca. Dobra, koniec gadania, płynę dalej. No i to się nazywa bliski kontakt z naturą. Nawet wręcz zbyt bliski. Dobrze, że widzicie, że ktoś tutaj chodzi czy pływa.
trudno powiedzieć, bo kto to jest, ale że chociaż ścieżkę wygryza w tych zaroślach, no byłoby naprawdę ciężko. A tak mogę przynajmniej próbować płynąć śladem tego kogoś. O! Troszkę więcej otwartej wody. No. Zobaczcie, ile nazbierałem wszystkiego do łódki, włącznie z pasażerami. O, następny. No tak to bywa. O. Będzie kłoda jeszcze. Tak, prawdopodobnie trzeba będzie na nią wejść. Same atrakcje. No dobrze. To próbujemy się wbić na kłodę, na jak najdalej się da. Teraz muszę was na moment przeprosić. Ani oczywiste. Szlakach eksploracyjnych. Zabawa przednia. O, to osiągam minimum. To jest, powiedzmy, plan minimalny na dziś. No, wysiłkowy odcinek. Przepiękny. To jest most drogowy, słuchajcie, tu na prawym brzegu, nie wiem, może z kilometr, może niecały, znajduje się taka nieduża miejscowość do Brzęcin i to jest jeden z dwóch dojazdów do niej. Także pierwszy punkt ewakuacji osiągnięty, no zobaczymy co dalej. Słuchajcie, moi drodzy, taka sprawa. Ja w tej chwili leniuchuję. Zabrzmi to aczkolwiek dziwnie, chociaż ci, którzy pływali po Biebrzy, będą wiedzieli, o co chodzi doskonale. Słuchajcie, zgubiłem rzekę. O co biegam? Tam jest mój pierwszy punkt ewakuacji, około 150 metrów. To jest most w okolicach Dobrzenia. Natomiast okazuje się, że tu jest rozwidlenie, którego nie ma na mapie, czy rozlewisko. I jedne szuwary, że tak powiem, idą w tą stronę, drugie idą w tą stronę. Dokonałem rekonesansu, przepychając się przez szuwary około 100 metrów każdą odnogę. Nie byłem w stanie odnaleźć śladów nurtu jakiegokolwiek. Więc nie jestem w stanie powiedzieć, gdzie ta rzeka w tej chwili właściwie płynie, a przy takim stopniu zarośnięcia, no przeciśnięcie się do znalezienia nurtu możemy zająć kilka godzin, jeżeli się pomylę. Tu nie dam rady wrócić na jakąś rozsądną porę na ewakuację, dlatego ja się wrócę do mostku i tu skończę. Jak widzicie, korzystam z ładnych do okoliczności przyrody. Wasze zdrowie i do zobaczenia następnym razem na szlaku.